Dzień dobry, nazywam się Ines Pomorska-Jarząb razem z Anną Małysiak. Dzień dobry. Opowiemy Wam z perspektywy rekrutera, jak dobrze i profesjonalnie przygotować się do rozmowy rekrutacyjnej i na co w szczególności zwrócić uwagę, a czego unikać. Aniu, zastanawiałaś się, co jest przepustką do zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną? Oczywiście. Dobrze skonstruowane dokumenty aplikacyjne. 1, 2, 3, 4, 5. Tyle czasu potrzebuje rekruter, aby stwierdzić, czy Twoje CV jest dla niego atrakcyjne, czy też nie. Dlatego po pierwsze, zadbaj o to, aby CV było Twoją wizytówką. To ważne, aby było dobrze skonstruowane i zawierało poprawne informacje. Po drugie, pamiętaj, że CV powinieneś wysyłać na konkretną ofertę pracy. To znaczy, że dostosowujesz swoje CV do oferty pracy, na którą aplikujesz. I po trzecie, CV to nie rozprawka, nie wypracowanie. Wpisujesz w nim konkrety, kluczowe informacje z Twojego życia zawodowego. Pamiętaj, pracodawca, zanim Cię zobaczy, zanim Cię zaprosi na rozmowę kwalifikacyjną, wyobrazi sobie Ciebie na podstawie Twojego CV. Zatem pokaż mu się w dobrym świetle. Stało się. Zostałeś zaproszony na rozmowę kwalifikacyjną. I na pewno za każdym razem zadajesz sobie pytanie, jak powinienem się ubrać? Ines, jak ubrać się na rozmowę kwalifikacyjną? Dobrze, że o tym mówisz, Aniu. Uważasz, że strój nie powinien być brany pod uwagę, gdy szukasz pracy? Przecież to Twoje kompetencje i umiejętności mają znaczenie. Z jednej strony to prawda. Najważniejsze dla rekrutera są Twoje osiągnięcia i doświadczenia. Z drugiej jednak strony na pewno znasz powiedzenie, jak Cię widzą, tak Cię piszą. Musisz wiedzieć, że pracodawca myśli właśnie w ten sposób. Lepiej być ubranym zbyt elegancko niż zbyt na luzie. Zanim zaczniesz myśleć o ubraniu, pomyśl, na jakie stanowisko aplikujesz. Jeśli aplikujesz na stanowisko administracyjne, menedżerskie lub związane z obsługą klienta, wybieraj stonowane, neutralne barwy. Beż, brąz, szarość, ciemna zieleń i granat będą dobrym rozwiązaniem. Wybierając stylizację, uważaj jednak na czerń. Jeśli stawiasz na klasyczny czarny garnitur, czarne spodnie lub czarną spódnicę, przełam je jaśniejszą górą, np. marynarką czy białą koszulą. Jeśli zależy Ci na tym, żeby Twój przyszły szef zapamiętał Cię jako artystkę, bo ubiegasz się np. o stanowisko grafika czy osoby kreatywnej w agencji reklamowej, możesz postawić na mocniejszy i bardziej wyrazisty kolor. Tutaj w cenie jest czerwień, zieleń, żółć, pomarańcz. To barwy, które zapadną w pamięć. Jednak tu lepiej zachować zasadę skromności. Lepiej wybrać charakterystyczny strój w stylu casual, niż przyjść na rozmowę kwalifikacyjną w zwiewnej sukience. Mężczyźni mogą zaszaleć, wybierając koszulę z wzorkiem. Pamiętam taką sytuację, Aniu, jak podczas rozmowy rekrutacyjnej na stanowisko project managera w branży call center, kiedy kandydat ubrał koszulę w telefony. Czego unikać? No cóż, trampek, dziurawych spodni, bluzek z odkrytymi ramionami, t-shirtów, jak również dresów, klapek, japonek, prześwitujących i przykrótkich bluzek. Panie muszą szczególnie uważać na dekolt. Pamiętaj również o tym, żeby makijaż nie był zbyt mocny i zbyt wyzywający. Akurat w tym przypadku mniej znaczy więcej. Skoro wiemy, jak się ubrać, to może, Aniu, poruszmy teraz kwestię, o co najczęściej pytają rekruterzy podczas rozmów kwalifikacyjnych. Tak, idąc na rozmowę kwalifikacyjną, często zadajesz sobie pytanie, o co będą mnie pytać? Jedno jest pewne, nie ma takich samych rozmów o pracę, różni są pracodawcy, różni są rekruterzy, różne są stanowiska pracy, na które aplikujemy. Ale są takie pytania, które pojawiają się niemal zawsze. No właśnie, Ines, a Ty od jakiego pytania zazwyczaj zaczynasz rozmowy kwalifikacyjne? Niech pomyślę. Chyba od tego, że pytam, proszę opowiedzieć coś o sobie. Kandydat słyszy to pytanie i nagle pustka w głowie. Tu w pigułce musisz sprzedać to coś o sobie. Nie stawiaj na ilość, lecz na jakość. Zamiast używać samych określeń sumienny, dokładny, kompetentny,
Znajdź na ich potwierdzenie dowody z Twojego doświadczenia zawodowego. Kolejne pytanie, które pada prawie zawsze, to jaki jest Pana największy sukces? Przed rozmową przygotuj sobie 2-3 historie swoich sukcesów zawodowych. Pamiętaj, że nie muszą być to wielkie historie, na przykład uratowanie firmy przed upadkiem. Wystarczy, że opowiesz o swoich odkryciach, najlepszych wynikach czy sukcesach osiągniętych podczas pracy Twojego zespołu w danej organizacji. Trzecie pytanie, które pada prawie zawsze, to ile chciałby Pan bądź Pani zarabiać? Dobra odpowiedź to taka, do której wcześniej się przygotujesz, a więc dowiesz się, jakie są średnie zarobki na tym stanowisku, poznasz możliwości rynku, branży, w której chciałbyś pracować. Warto podać konkretne kwoty, określić stawkę wyjściową, czyli jakie jest absolutne minimum. Możesz też podać przedział finansowy, ale taki, który nie będzie zbyt szeroki. Jeśli dobrze przygotujesz się przed rozmową kwalifikacyjną, pozwoli Ci to uniknąć wpadek, które i tak często zdarzają się kandydatom. Prawda, Ines? Zdecydowanie. Wpadki bardzo często zdarzają się w procesie rekrutacyjnym. Taką pierwszą, która przychodzi mi na myśl, jest brak przygotowania kandydata. Brak sprawdzenia przed procesem rekrutacyjnym informacji o firmie, w jakiej branży działa, czym się zajmuje, jaki jest profil jej działalności. Wszystkie te informacje znajdziesz zawsze na stronie internetowej firmy. Hobby i znajomość języków obcych to również często test na Twoją prawdomówność. Poziom znajomości języka obcego, który wpisujesz w swoje CV, często jest weryfikowany krótką wymianą zdań już podczas pierwszej rozmowy kwalifikacyjnej. A na przykład jeśli nie czytałeś żadnej z książek naszej najnowszej noblistki, nie wpisuj tego w CV, ponieważ literatura to najczęstsze pytanie, które zadają rekruterzy. Co ostatnio czytałeś? Czy dana publikacja Ci się podobała? Czy też nie? Pamiętasz, Aniu, miałyśmy też taką sytuację, kiedy faktycznie nasz kandydat mocno nakłamał w CV, podając przykład, że interesuje się Japonią. Po czym my faktycznie zaczęłyśmy o tę Japonię dopytywać, ponieważ mnie również to interesowało i faktycznie kandydat zrobił się cały czerwony. Także tego zdecydowanie unikajcie. Kolejną wpadką, która zdecydowanie będzie negatywnie wpływać na ocenę potencjalnego pracownika, jest obrażanie pracodawcy, byłego pracodawcy. Zachęcam w tym temacie do mocnej powściągliwości i optymalizacji wydawania negatywnych opinii o swoim poprzednim pracodawcy. Ostatnią wpadką, która przychodzi mi na myśl, jest ta, że jeśli nie możesz dotrzeć na rozmowę, uprzedź firmę, zdecydowanie nie spóźniaj się na rozmowę kwalifikacyjną, ponieważ jest to bardzo duże faux pas i nie będzie to mile widziane przez rekrutera, jak również potencjalnego. Mamy nadzieję, że nasze rady Wam się przydadzą. I życzymy wielu sukcesów podczas rekrutacji. Powodzenia. Powodzenia.